Prosimy Cię, Maryjo, pobłogosław ten czas słuchania Słowa Bożego. Namaść swoim wstawiennictwem każde słowo, nasze myśli, uczucia, pragnienia. Otwieraj nasze serca. Oddajemy Tobie, Maryjo, ten czas. Ucz nas Słowa Bożego, ucz nas modlitwy, byśmy tak jak i Ty modlili się Słowem Bożym, byśmy je pokochali, wprowadzali w nasze życie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z tematem naszego spotkania dzisiaj są psalmy. Psalmy. Znacie je dobrze z liturgii, bo wiecie i pamiętacie, że w czasie każdej mszy świętej jest śpiewany psalm. Psalm po pierwszym czytaniu. Ale widzimy też, że psalmy są lekceważone. To znaczy, gdy wysłuchamy pierwszego czytania i zaczyna się psalm, często bardzo ludzie od razu tak sobie troszeczkę odpoczywają. I wiem, że nie słuchają już tego, co tam organista śpiewa i traktujemy czasem ten psalm jako taki przerywnik, chwila pauzy, relaksu czy odpoczynku. Inaczej słuchamy psalmu niż czytań. Na przykład podobnie. Otwierasz sobie w internecie czytania liturgii słowa na dany dzień, to zobacz, co robimy. Przejrzymy czytanie pierwsze i zaraz przeskakujemy do Ewangelii, bo psalm nas nie interesuje. A przecież psalm to jest też słowo Boga. Psalm jest wyjęty z Pisma Świętego, jest natchniony przez Ducha Świętego w takim samym stopniu jak Ewangelia. Czyli psalm jest Bożym słowem, słowem Boga do mnie. A niestety przychodzi pokusa, by lekceważyć, by traktować tak troszeczkę na boku. A czym są psalmy? Psalmy to jest bardzo poważna księga Pisma Świętego. 150 psalmów w środku Biblii, jakby serce Biblii, i w tym sercu Biblii mamy śpiewnik ludu Bożego. To był śpiewnik ludu Bożego, śpiewnik Starego Testamentu. Dawid je układał, potem otoczenie Dawida, ci śpiewacy modlili się psalmami, modlili się i w świątyni, modlili się w domach, modlili się w podróży. To były pieśni chwały, to był zbiór modlitw, czyli podręcznik modlitwy. Podręcznik modlitwy. I dzisiaj, gdy chcę się uczyć modlitwy, to psalmy są dla mnie wzorem, podręcznikiem. Tutaj widzę, jak mogę się modlić, jak zwracać się do Boga, jaki jest Bóg, jaki ja jestem, co jest we mnie. I wszystko, co przeżywa człowiek, zaraz to dziś zobaczymy, jest zawarte w psalmach. Najróżniejsze nastroje ducha, różne sytuacje, kłopoty, problemy, wszystko jest w psalmach, bo psalmy są odbiciem życia normalnych ludzi. I powstały, uwaga, jako odpowiedź właśnie na życie. To wszystko, co oni przeżywali, zanosili w modlitwach do Boga. Czyli gdy je czytamy, wiemy, że modlimy się bardzo życiowo. Modlimy się także zgodnie z Bożą wolą, bo te modlitwy są natchnione przez Ducha Świętego. A więc śpiewnik ludu Bożego, podręcznik modlitwy, a zarazem księga, w której objawia się sam Jezus. Jezus wiedział, że o Nim jest mowa w psalmach. Wiedział, że psalmy Jego zapowiadają. I na przykład otwierasz psalm 22, który jest zatytułowany Męka Mesjasza. Jest o Mesjaszu i widzisz co? Że tym psalmem Jezus modli się na krzyżu, gdy jest przybity i cytuje pierwsze zdanie: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Jezus na krzyżu przybity modli się tym psalmem. Ale czy on miał odczucie, że Bóg go opuścił? Nie. Nawet przez sekundę nie czuł się opuszczony przez Boga. Jezus cytuje ten pierwszy werset psalmu 22, żeby pokazać Żydom: teraz się spełnia to wszystko, co w tym psalmie jest napisane, co było napisane przez Dawida, a Dawid proroczo pisał ten psalm, zapowiadając Jezusa ukrzyżowanego. I właśnie widzisz w wersecie 16, jak Mesjasz się modli: moje gardło suche jak skorupa. W wersecie 17, przebodli moje ręce i nogi. Przebity Mesjasz.
przebodnij moje ręce i nogi. I 19 werset. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. To wszystko, co było w tym psalmie, stało się na krzyżu. I ten psalm, widzisz, zapowiadał, przygotowywał to wydarzenie Golgoty. Amen. Jezus doskonale o tym wiedział. Psalmy go zapowiadały. Dlatego też w Ewangelii Łukasza 20:42 Jezus wprost mówi bezpośrednio o tym, 20:42, że musi wypełnić się wszystko, co jest o nim napisane w Słowie Bożym, tak, w Księdze Psalmów. 20:42. Przecież sam Dawid mówi w Księdze Psalmów, rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy. Jezus wskazuje na to, że psalmy się wypełniają w Nim. A najpełniej to widzimy w 24 rozdziale Łukasza 44, 24 Łukasza 44, kiedy Jezus mówi wprost, musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Czyli psalmy zapowiadały misję Mesjasza, mówiły o nich. I dziś, gdy czytamy psalmy, gdy się nimi modlimy, to patrzymy już na nie przez pryzmat Nowego Testamentu, Ojca, Syna i Ducha Świętego. I ja czasami, gdy tu jest słowo w psalmie Boże, to zamieniam sobie Jezu. I wprost te modlitwy psalmami prowadzą cię do Jezusa. I ty rozmawiasz z Jezusem. Innym razem możesz sobie zamienić Ojcze. Innym razem zamienić Duchu Święty. Bo ty już modlisz się psalmami do Trójcy. Dlatego bardzo dobrze, by po każdym psalmie powiedzieć to, co my dzisiaj. Chwała Ojcu i Synowi. Bo my już psalmy mamy w tej optyce Nowego Testamentu. Amen. I otwieramy różne psalmy. One mają różną treść i wielką moc i światło dla naszego życia. Już pierwszy psalm pokazuje nam korzyści, które wynikają z czytania Słowa Bożego, bo pokazuje ten psalm dwie drogi, dwie możliwości. Pierwszy psalm, które są przed człowiekiem, dobra i zła. I pierwszy psalm, jak wstęp, rozpoczyna się od tego słowa, które zaprasza. Idź na dobrą drogę słuchania słowa, modlitwy słowem, rozważania tego słowa. Po co? Co mi to da? Odpowiada psalm. Wtedy będziesz podobny do drzewa zasadzonego nad płynącą wodą. Będziesz wydawać owoce w swoim czasie, liście twoje nie zwiędną, co uczynisz, pomyślnie wypadnie. Widzisz? Pierwszy już psalm od razu na początek daje nam zapowiedź, obietnicę, że gdy będę czytać Słowo Boże, będę modlić się psalmami, będę właśnie tak jak to drzewo, które nie więdnie, które wydaje owoce, i ten człowiek czytający Słowo Boże, karmiący się nim, wszystko, co uczyni, pomyślnie wypadnie, bo Bóg będzie mu błogosławić. Bóg chce nam błogosławić, dlatego chcielibyśmy o nim pamiętać. I na przykład czwarty psalm już ma inną atmosferę duchową. Tutaj psalmista przeżywa ból, cierpienie. Tu jest dotknięty smutkiem. Jakieś utrapienia przyszły na jego życie. Psalm czwarty. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Werset drugi. Zmiłuj się nade mną, wysłuchaj mnie. Widzisz, już jest w innej atmosferze duchowej, bo po prostu tak przeżywa swoją sytuację. Ale ten sam psalm czwarty na koniec w wersecie dziewiątym kończy się ukojeniem. Zasypiam spokojnie, gdy się położę. Ty pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. Czyli przeżywa trudności, ale jednak ufność w Panu, poczucie bezpieczeństwa, wszystko jest w Jego rękach. I tak się modli też Dawid. W psalmie szóstym widzimy bardzo podobną jego sytuację duszy. Jest także w udręce.
ulecz mnie, bo kości moje strwożone. Widzisz? Bom słaby. Werset drugi. Czuję się słaby. My tak się często czujemy. Dlatego też patrzymy na to jako na światło. Mówi dalej werset czwarty. Duszę moją ogarnia wielka trwoga. Trwoga. A w siódmym płaczem obmywam co noc moje łoże. Tak jest zdołowany. Tak jest przybity. Dziś po ludzku byśmy powiedzieli w jakiejś depresji. Ból, cierpienie, płacze. Od smutku oko moje mgłą zachodzi, ale kończy dalej w dziewiątym. Pan usłyszał głos mojego płaczu, bo łzy są też modlitwą. I gdy ci się chce płakać przed Bogiem, płacz. Płacz na modlitwie, płacz. Nie mów nic, tylko płacz. O, płacz to też jest modlitwa. Ofiaruję Tobie, Panie, moje łzy. Czasem jest bezradność. Nic nie można zrobić. Jakieś ogołocenie, pustynia. Płacz. I oddawaj to wszystko Panu, a On Cię podniesie. Będzie działać w swoim czasie. Tak. Dlaczego? Bo On jest Twoim pasterzem. Jak widzimy w psalmie 23, Pan jest moim pasterzem. Ten psalm dobrze znamy. Pan jest moim pasterzem. On Cię prowadzi. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę. Przez ciemną dolinę wszyscy przechodzimy, musimy przechodzić. To jest normalne. Ja i Ty. I gdy przychodzi ciemna dolina, czyli ja mówię wtedy, Panie, nic nie widzę. Panie, nic nie umiem, nic nie potrafię, jestem bezradny. Przeprowadź mnie przez tą dolinę jak niewidomego, jak tego, który nic nie może. Ty jesteś moim pasterzem. I w takim doświadczeniu był Dawid i on tak się modlił i Ty to samo przeżywasz. I możesz modlić się tymi samymi słowami, bo wiesz, że Pan dotyka Twojego serca. Dawid o tym wiedział i dlatego w tym psalmie, werset trzeci, mówi, orzeźwia moją duszę. Bardzo lubię to zdanie. Orzeźwia moją duszę. Kiedy się czuję taki sparciały, skapciały, jakiś przybity, zgnieciony, orzeźwij moją duszę. I wyobrażam sobie jakiś wodospad, wody świeżej, żywej. I wtedy to słowo, drugi werset, nabiera znaczenia. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Tak działa Bóg. Bóg tak działa w naszych sercach. On nas podnosi, leczy. I jesteśmy teraz w psalmie 27. Widzimy właśnie, teraz tutaj Boga poznajemy jako tego, który jest światłością świata. Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać, Pan obrońcą mego życia. I przypomina mi się wtedy Ewangelia Jana, gdy Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Kto za mną chodzi, nie będzie chodzić w ciemności, ale będzie miał światło życia. Jezu, Ty jesteś moją światłością. I werset trzeci tego psalmu mówi o tej wielkiej nadziei. Choćby stanął naprzeciwko mnie obóz wrogów, moje serce bać się nie będzie. Pan jako światło, Pan jako zbawienie. I tak psalmista się modli, ponieważ on miał doświadczenie uratowania, doświadczenia wydźwignięcia, jak mówi w wersecie piątym tego psalmu 27, wydźwignie mnie na skałę. Ale też ten sam psalm, werset 11, naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą. Widzisz, jaka piękna modlitwa. Nie umiem chodzić Twoją drogą, Boże. Ja się przyznaję do tego i modlę się, naucz mnie Twojej drogi. Prowadź mnie ścieżką prostą. Jestem bezradny jak małe dziecko. Naucz mnie Twojej drogi. Czyli tutaj widzimy wszystkie nastroje ducha w psalmach. Nie tylko te piękne, radosne, takie, gdy jest chwała, ale też bezradność, upadek i grzech. I tak Bóg wyprowadza swoje dzieci, kształtując ich serca. W psalmie 34 widzimy właśnie interwencję
samego Boga. I tutaj widzimy Pana, który uwalnia od wszystkich. Jak refren się to powtarza, już od wersetu 5, uwolnił od wszelkiej trwogi. Potem w wersecie 7, od wszystkich ucisków, czyli Bóg zbawiający w Jezusie, Bóg ratujący cię, widzisz, od wszystkich ucisków. Każdy z nas ma uciski serca, kłopoty, problemy różne, trwoga, ale ten psalm mówi właśnie o tym, również od wszystkich przeciwności. Werset 18, od wszystkich przeciwności, tak, i również od wszystkich nieszczęść, werset 20. Czyli jakże mocna jest prawda tutaj o Bogu, który mnie zbawia, ratuje od wszystkich ucisków, od wszelkiej trwogi, od wszystkich przeciwności, od wszystkich nieszczęść. Co prawda, to Bóg zdecyduje kiedy i jak, ale ten psalm daje ci wielką nadzieję, wielką obietnicę działającego Boga. Amen. Ale też mamy psalmy modlitwy pokutne. Pokutne, w których przepraszamy Boga za grzechy. I mówiliśmy tutaj już na tych spotkaniach, by często modlić się psalmem 51. 51. psalm pokutny, sztandarowy. To jest ten psalm, modlitwa Dawida po grzechu, kiedy zapomniał o Bogu, wyparł się Boga, zlekceważył Jego słowo. Był już wielkim królem potężnym, ale odszedł w grzech. I wtedy po tym upadku, żałujący we łzach, rozbity w proszku, tutaj Dawid jest w proszku, jest starty na pył, na proszek, on się modli, zmiłuj się nade mną, Boże. On przeprasza, on żałuje, on pokutuje, obmyj mnie zupełnie z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. Tym psalmem jak najczęściej możemy się modlić, on nas odbudowuje. Przez pokutę, uniżenie, żal, przez upokorzenie. Ten psalm odbudowuje, podnosi nas, odnawia nas. Ale wtedy mamy serce, jak werset 19 mówi, skruszone. Duch skruszony. Sercem pokornym i skruszonym nie gardzisz, Boże. I tak zawsze przed Panem. Nieważne, jak bardzo się czujesz w proszku, tym psalmem możesz się modlić, Pan nigdy z ciebie nie rezygnuje i nigdy nie zrezygnuje i nigdy nie opuści, ale daje ci tą broń, na przykład tą formę modlitwy. W 130 psalmie jest także taka sama sytuacja duchowa, kiedy modlitwa, zobacz jak zatytułowany jest ten psalm, z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu. A więc nieważne, co się wydarzy w moim życiu, jakikolwiek grzech, jak wielki upadek, dramat, rozbicie, z otchłani grzechu, widzisz pierwszy, z głębokości wołam do Ciebie, z tego dna upadku wołam ku miłosierdziu Bożemu, bo pokładam nadzieję, werset 5, werset 6, dusza moja oczekuje Pana. I ostatni ze wszystkich grzechów Pan odkupia Izraela w Jezusie, w sakramencie pokuty przez żal. Czyli także psalmy pokutne, psalmy, które nas odbudowują po grzechu. Przede wszystkim psalmy zawsze będą uczyły nas modlitwy. I tak na przykład psalm 55, werset 18, przypomina nam to, co mówiliśmy tutaj tydzień temu, by próbować wkomponować modlitwę w plan dnia. We psalm 55, werset 18 mówi tak, by wieczorem, czyli przed zaśnięciem, rano i w ciągu dnia westchnąć do Pana, modlić się do Pana. Mówiliśmy o tym w komponowaniu modlitwy w plan dnia. Psalm 55, werset 18. Widzisz, jak Słowo nas tego uczy, wieczorem, rano i w południe narzekam i jęczę, czyli modlę się, wypłakuję się mojemu Bogu, a On mnie słucha. Amen. Są często takie modlitwy, w których Dawid czuje się jak osaczony przez różne dzikie zwierzęta.
osaczony przez problemy, kłopoty. Mówiliśmy o tym, ten syn go ściga, chce go zabić, syn swojego ojca, konflikty w rodzinie, skutki różnych grzechów rodzinnych. Dawid się czuje osaczony. I kolejny psalm, 57, to jest właśnie psalm w takim położeniu, kiedy on chroni się w cieniu Bożych skrzydeł, kiedy on szuka ratunku w Bogu. I werset 5, psalm 57, wśród lwów spoczywam, co pożerają synów ludzkich, ich zęby to włócznie i strzały. Widzisz, ta sytuacja w pracy. Czasem się czujesz jak wśród lwów na pożarcie z wszystkich stron, ale ufność w Panu. I przypominasz sobie ten psalm zatytułowany W cieniu Bożych skrzydeł jestem. Nic mi nie grozi. I odczytam sobie ten psalm na tę sytuację, aby chronić się w Bożej miłości. Takich psalmów jest bardzo dużo. Także 46, 31, 25, kiedy Dawid jest osaczony przez różnych wrogów, kiedy on nawet mówi: Boże, pokonaj moich wrogów, Boże, odpędź moich wrogów, kiedy on tych wrogów nienawidzi. I my dzisiaj się zastanawiamy i pamiętamy, jak mamy myśleć o tych wrogach? Przede wszystkim, że są to wrogowie zbawienia, że to są nasze grzechy, że to jest diabeł, że to są czasem grzechy, które poprzez innych ludzi żyjących w grzechu to zło rozlewa się na nas, jak podobnie te dzikie zwierzęta atakują nas. Tak, ale nie potępiamy nigdy osób, nie osądzamy ich z tego otoczenia naszego, tak? Tylko wiemy, że to zło próbuje nas zdusić, zniechęcić, obezwładnić, ale mamy to nastawienie: Pan nas przeprowadza przez wszystkie te sytuacje zagrożenia i ataki, bo w Bogu jest nasza nadzieja, jak mówi psalm 62. 62 psalm zatytułowany Bóg jedyną nadzieją. Pożerają mnie z wszystkich stron. Dawid mówi w innym momencie: jak osy, jak pszczoły, z wszystkich stron mnie okrążają te komary. On się czuje tak duchowo, ale ma nadzieję w Bogu. I ten psalm 62, Bóg jedyną nadzieją. Jak się zaczyna? Dusza moja spoczywa tylko w Bogu. Od Niego pochodzi moje zbawienie. I werset 6, tego 62, spocznij jedynie w Bogu, duszo moja. Jesteś zdenerwowana, rozbita? Przeczytaj ten psalm, weź go sobie zaznacz, podkreślaj i trzy razy tak. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja. Od Niego pochodzi moje zbawienie. On jest twierdzą, więc się nie zachwieje. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja. Słowo daje nam uspokojenie, wyciszenie. Ożywia nas i kształtuje nasze pragnienie. Przede wszystkim psalmy kształtują nasze pragnienie jednoczenia się z Bogiem. Jesteśmy w następnym psalmie, 63. Tęsknota za Bogiem. Psalmy uczą cię tęsknoty za Bogiem, pragnienia Boga, modlitwy ku Bogu. I dlatego też widzisz, jak się modli Dawid? Ciebie pragnie moja dusza. Ciebie pragnie moja dusza. Tęskni, szuka, jak zeschła ziemia spragniona bez wody. I tak się często czujemy. I powiem ci, że jeśli się tak czujesz, to bardzo dobry objaw, bo twoje serce kocha Boga, bo się dusisz bez Boga, czekasz na modlitwę, szukasz modlitwy, tęsknisz za Bogiem, to znaczy, że Duch Święty w tobie woła i ty już nie odejdziesz od Pana, bo pragnienie Boga jest już bardzo duże. Wiesz, że co? Wiesz, że bez Niego umieram. Jak zeschła ziemia, widzisz, bez wody. Tak pragnę obecności Bożej, Bożego głosu. Dlatego ta tęsknota za Bogiem, który przemawia do serca w sakramentach, w kościele, ale także w przyrodzie. I otwieramy następny psalm, psalm 74, który mówi nam, że także w przyrodzie uwielbia Boga Dawid. Tak, w przyrodzie.
I tutaj widzimy od wersetu 12, Boga, który daje ocalenie ziemi, Boga, który, 15 werset, otworzyłeś źródła, wysuszyłeś rzeki, Twoim jest dzień, Twoja noc, Ty światło, słońce utwierdziłeś i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy też Boga działającego w przyrodzie, działającego z wielką miłością, wszechmoc Boga w przyrodzie, Boga, który niesie pomoc. Zawsze w tych psalmach będziemy do tego wracać, że Bóg niesie pomoc w przeciwnościach. Psalm 86. Tutaj też to wołanie do Pana, który leczy, podnosi, pełen dobroci i przebaczenia. Jak refren powraca ta myśl o Bogu zbawiającym. Psalm 86. Nieustannie do Ciebie wołam. Tak. Nieustannie do Ciebie wołam, do Boga miłosiernego. I w ciemnościach, i w niedoli, i w udręczeniu. Psalm 88. W ciężkim doświadczeniu. Zobacz, 88. Tak, gdy nawet mówi psalmista, werset 4. Dusza moja jest nasycona nieszczęściami. O, w takim położeniu. I modli się, i wielbi Pana. A dalej werset 7 mówi, umieściłeś mnie w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści. W takim dole, w takim położeniu modli się i doświadcza Bożej opieki, Bożej ochrony. Zatem w każdej sytuacji życiowej modlimy się do Pana, wzywając Jego opieki, która najpiękniej w tym psalmie dziś czytanym, 91, jest przedstawiona. Boża opieka w cieniu Bożych skrzydeł. Ten psalm pokazuje Ci, możesz się nie nawet codziennie modlić, że Tobie totalnie nic nie grozi. Że jesteś nieustannie chroniona w Bogu. Jak mówiłem ostatnio z Dziejów Apostolskich, ten werset, rozdział 16, werset 17, w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Czyli nieustannie chronieni przez Boga. A ten psalm 91 mówi o tej opiece, że jestem nieustannie otaczany miłością Bożą. Dlatego nie ulęknę się niczego. Nic mnie nie wybije z równowagi. Nic mnie nie rozproszy. Bo jestem w Bogu. Jako obrońcę wziąłeś Najwyższego. Cios Cię nie spotka. Cios Cię nie spotka. Ciebie to nie spotka. Nie ulękniesz się strachu, schronisz się pod Jego skrzydła, okryje Cię swoimi piórami. To trzeba też sobie wyobrażać to, co mówimy, czym się modlimy i co czytamy. Okryje Cię Bóg swoimi piórami. Amen. Taki jest nasz Bóg, dlatego jest godzien wielkiej chwały i uwielbienia, które na przykład widzimy w psalmie 95, 96 i następnych. Uwielbienie, przyjdźcie radośnie, śpiewajcie, wyjdźcie, śpiewajcie, błogosławcie, wychwalajcie Pana, niech szumi morze, co je napełnia, niech cały świat błogosławi, uwielbia Pana. To samo psalm 98, nieustanne uwielbienie Boga, za co? Za Jego miłość, którą widzimy na przykład w psalmie 103, który dzisiaj czytaliśmy, za Jego opiekę, za Jego miłość, On odpuszcza Twoje winy. 103. Leczy wszystkie niemoce. Życie Twe wybawia. Wieńczy Cię łaską. Nasyca Twoimi dorami, dobrami. Odnawia się młodość Twoja jak orła. Czyli nawet działa lepiej niż fitness, niż kosmetyczka, niż wszystkie tam spa. To Pan odnawia Twoją młodość i dzięki Niemu masz tą siłę Ducha Świętego. Dlatego możemy z wielką radością teraz na zakończenie pomodlić się ostatnim psalmem, 150, który podsumowuje całą księgę. Wielki psalm chwały i dziękczynienia dla naszego Boga, któremu wszystko zawdzięczamy. Tak jak psalm 118 przedstawia dziękczynienie, tak ten 150. Wielka chwała, czytajmy razem.
Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni. Chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie. Chwalcie Go za potężne Jego czyny. Chwalcie Go za wielką Jego potęgę. Chwalcie Go dźwiękiem rogu. Chwalcie Go na harfie i cytrze. Chwalcie Go bębnem i tańcem. Chwalcie Go na strunach i flecie. Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych. Chwalcie Go na cymbałach brzęczących. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. Alleluja. Tak doszliśmy do ostatniego psalmu. Zaczęliśmy pierwszym, doszliśmy do 150. Po co? Żeby się zakochać w psalmach, żeby je uczynić swoją modlitwą, żeby je wprowadzić w plan swojego dnia. Nawet jak to będzie kawałek po kawałku, po troszeczkę, ale wprowadzasz je w modlitwę. Dlaczego? Bo nie tylko Jezus i Maryja się modlili psalmami, ale także pierwsza wspólnota, czyli już Nowy Testament, Dzieje Apostolskie pokazują nam tą modlitwę. Rozdział 16, werset 25. Kiedy Paweł i Sylas śpiewają hymny w więzieniu, śpiewają psalmy. I właśnie święty Paweł do tego wprost zachęca cały Kościół. Pisząc do Efezjan, to jest rozdział 5, 19 werset, Efezjan 5, 19, mówi wprost o tym: śpiewajcie, przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach. Czyli pierwsza wspólnota modliła się psalmami. To była zachęta w psalmach. Śpiewajcie, przemawiajcie do siebie w psalmach. I możesz to zrobić na przykład w parach, w dwóch, w trzech, w czterech. Możesz czytać równocześnie. Możesz czytać także sama. Możesz śpiewać sama też psalmy. Sam na chwałę Boga. Zaraz o tym powiem. To samo mówi Paweł w liście do Kolosan 3:16. Śpiewajcie psalmy. Czyli Kościół, widzisz, od samego początku był w tym wielkim nurcie uwielbienia i modlitwy. Dlatego też kończąc, zachęcam. Recytuj na głos. Śpiewaj na głos. Śpiewaj. Może weźmiesz sobie, takie są audiobooki, niektórzy płytki do samochodu, sobie płytkę z psalmami i czyta ci lektor non-stop. Możesz też tak. Możesz czytać z kimś, w kręgach, wiadomo, to już pomijam, ale w osobistej modlitwie. I do czego to zmierza? Do tego, żeby pokochać psalmy, uczynić je swoją modlitwą, także do tego, by je śpiewać. I tu na zakończenie sekret. Sekret dla wybranych. Sekret. Jak mam śpiewać psalmy? Śpiewaj je, gdy jesteś sama, albo sama w pokoju, albo z kimś, albo nawet gdy są inni, na własną melodię. Wymyślaj sobie melodię. Wymyślaj sobie. I nigdy nie myśl, że to bez sensu. Bo diabeł szybko powie: co ty zwariowałaś, głupia? Śpiewasz na własną melodię, ktoś cię wyśmie. Śpiewaj na własną melodię, psalmy, ja ci zaraz pokażę jak. I myślisz tylko o jednym wtedy, uwaga, całe niebo się raduje, gdy ja śpiewam. I Maryja patrzy i tańczy ze mną. Aniołowie mają dyskotekę, uwielbiają Boga. Ja śpiewam dla Pana, ja śpiewam Jemu, tak. Na przykład na jednym tonie. Błogosław duszo moja Pana, całe moje wnętrze, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana, alleluja. Wyśpiewuj jak chcesz, jak ci serce będzie dyktowało. On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby. Leczy twoje niemoce, wybawia cię od zguby. Ty jesteś łaskawy, zmiłuj się nade mną. Alleluja. A serce będzie twoje ożywiać się. Ożywiać, orzeźwiać, orzeźwiać. I z tych psalmów potem popłynie twoja jeszcze dalsza modlitwa osobista na chwałę Boga i Maryi w Kościele. Amen. Amen.